jesteśmy tu po paru dniach. W sumie nie miałem kiedy wcześniej nagrać nic. Myśmy dużo gotowali. Nie wiem, czy mnie widać, ale myślę, że widać. Pokażę wam, jak tutaj wygląda dzień od rana. My to, my robimy w kuchni. My żeśmy wstali o 6:30 zaczęliśmy. Oni wstają tak przeważnie wszyscy koło 7:00 i tutaj siedzą, mają naradę, coś ustalają, a my gotujemy. Teraz wam pójdę pokazać, co tam się dzieje w tej kuchni naszej. Gwizdzę dalej, co? Tak, tu robimy śniadanie. Jakieś grzaneczki, herbaty. Tu są już warzywa na obiad. Ziemniaczki, grzaneczki. Właśnie, no to nie filmowałeś. No nie miałem kiedy, wiesz, tak mnie tutaj... Robota przerosła, że nie było kiedy to filmować. Tu są grzaneczki. Jedna osoba przeważnie zmywa. A to już od 7:00 rano idzie na obiad. To są wczoraj przygotowane warzywa. To już mamy też wczoraj na dzisiaj na 11:00 z 400-500 porcji jedzenia. Na popołudnie gotujemy fasolę z cieciorą. Jest 25 kg fasoli i 5 kg cieciórki. A tu od rana sobie dochodzi gulasz, który wczoraj we dwóch kroiliśmy z 4 godziny. No i tak wygląda to z rana. Co dalej, to zobaczymy. Następne krojenia, wywożenia. I dzisiaj będziemy mieli albo 1000 posiłków. 1500 albo 2. Będziemy wiedzieli to za 2 godziny i w ciągu 3 godzin musimy zrobić albo 1000 albo 2000 posiłków i musimy być na to przygotowani. Także jest co robić. Myślałem, że jest dużo roboty, jak się ma agroturystykę i się robi dla 10-20 osób, a jak tu się robi dla 2000, to jest w ogóle jazda. To już jest po śniadaniu. Każdy coś tam gada. Gdzieś tam sobie ruszają zaraz. A my dalej gotujemy. I tak, tu już kroją warzywa. To już na jutro, bo na dzisiaj jest, a to już będzie na jutro. Sobie. Tu jest garpora. I tu tak. I tu część fasoli poszła do jednego garka. I z tego garka poszedł gulasz do tego garka i wszystko pomieszane. Skoczyły marchewki, pory. Papryka jeszcze zaraz wskoczy. I tu mamy jedzenia tak gdzieś na, nie wiem, 1500 osób. I jeszcze będziemy kaszę zaraz gotować. I za półtorej godziny będzie wyjazd. Dobra, to z dużych garów przeładowaliśmy do małego garnka. 100-litrowego. Mały 100-litrowy i jest tam z 3/4. A w tym drugim pojemniku jest z 20 kg kaszy. Woda,
chleb, miski, sałatka, z tą sztućce. No i jadą na jakiś punkt i wrócą za 3 godziny i znowu napełnimy z dużych garów do mniejszych. No i tak w kółko, co nie? Dobra, garki pojechały, kasza pojechała. A tu na kuchni dalej jest krojenie, przygotowywanie na jutro rzeczy. I tutaj jest cebulka. Pojechało na 700 osób, a my tu dalej mamy na następne jakieś 700 i tutaj 500. I tu jeszcze na 200 zupkę. Abi nam kręci na ośrodek. No i tak w kółko, co nie? Tutaj mamy nasz składzik warzyw. Tu są gruszki. Brokuły, kalafiory. I to wszystko normalnie smakuje zupełnie inaczej niż w Polsce. Nawet kapusta jest inna, taka ostrawa i bardzo smaczna. Marchewy. Pomarańcze, cytryny, tak niby kiepsko wyglądają, ale są takie super w smaku, że szok. A tu takie suche produkty. I dużo idzie takich past pomidorowych i paprykowych. Codziennie musimy zrobić około 200 kilo jedzenia. I trzeba to wszystko umyć, pokroić, udusić, usmażyć, doprawić i zawieść na czas. I ma być ciepłe, smaczne. Tak, panie prezesie? Tak jest. I czy nam się to udaje? Zawsze. Codziennie. Codziennie. Super. I tego się trzymajmy. A to jest nasz prezes. Kroi słabo, ale organizuje super. I on tutaj nas zabrał. Także cieszymy się, że możemy tu być. I, czekamy, kiedy stąd wyjedziemy. 3 months. No już w kuchni jest trochę spokojniej. Wydaliśmy część dań. Te dania też już sobie doszły. To są takie same, tylko że w dwóch różnych garkach. Te gary dostaliśmy w Polsce jako prezent, za który bardzo dziękujemy. I to tak się odbywa. W tych garach gotujemy i wkładamy do mniejszych garów. Wywozimy i też rozdajemy tutaj. Ludzie przychodzą, także podbiegnę i zobaczymy, co tutaj się dzieje koło nas. No, tutaj dziewczyny wydają. Dzisiaj są jest zupa, danie i kasza jeszcze i chleb, oni tu bardzo lubią chleb, prawda? To jest pompowanie, jest jak nasz baltonowski. No i przyszło parę osób i nie będą głodni. Tutaj mieszkają ludzie. Tutaj mieszkają. Stoi dużo domów, tylko że nikt nie mieszka w domach. Wszyscy mieszkają w namiotach. Wszyscy się boją mieszkać w domach, w budynkach. Wszystkie mają naruszoną konstrukcję i boją się wstrząsów wtórnych, że się to zawali. I tu słyszałem, że to całe miasto jest do wyburzenia. Wszystkie budynki będą wyburzać i budować od nowa. Mają na to fundusze.
A ja filmuję z daleka, bo właśnie do mnie doleciało, że często ci ludzie potracili jednej nocy swoje rodziny. I niektórzy są sami i mieszkają po prostu w namiotach, mieszkali w domu i w ciągu paru sekund sufit spadł po prostu na podłogę i oni często dużo zostało samych albo część rodziny zginęła. No i oni są wewnętrznie rozbici, to ogólnie jest tragedia, co tu się dzieje. Może tego nie widać, ale tak jak się tutaj jest, to kogoś się posłucha, to oni mają bardzo trudny czas. Także cieszę się, że mogę tu być i że możemy im pomóc, chociaż w ten sposób gotując.